Witajcie, kochani. Dzisiaj nam grzeje, ale też wieje, słuchajcie. Słońca tak dużo nie ma, chmury się gdzieś walają, wiatr szaleje. Mikrofon musiałem... Nie pukaj, będzie słychać. Mikrofon musiałem ubrać. Dawno tego nie robiłem. Nie, chociaż wczoraj? Wczoraj chyba też miałem mikrofon. Także pogoda trochę wieczna się zrobiła. No, żal mi tych drzew po prostu, które liście już coraz brzydsze się robią. Nam wszystkie, nie? Od wiatru niestety. Tak to wygląda. Te, które mają w ogóle duże liście, to dostają w kość, nie? Co tam jeszcze? Muszę uspokoić tam jednego mojego dobrego kolegę. Napisał, że termometr oszukuje, że za duża temperatura, że nie ma takich w prognozach nawet na mój rejon. No niestety wyniosłem dzisiaj kolejny termometr. Xiaomi to już lepsza firma, to są no-name'y. No i co, jak się okazuje, słuchajcie, no nie ma różnicy, praktycznie żadnej. Tu jest dobrze, że jeszcze wilgotność nam pokazuje, nie? Także termometry, zapewniam Was, że dobrze pokazują, nic nie kłamią. Co jeszcze z takich mało pozytywnych rzeczy? Winogron nam marnieje w oczach, niestety. Niestety marnieje nam w oczach. Co to Wam pokazać? O, usychają. Usychają nam po prostu te grona. I cóż, no... I cóż to można wyhodować bez pryskania, co? Czy jest taka możliwość w tych czasach, żeby nie pryskać i żeby czegoś się dorobić? Nie wiem. Małe szanse chyba. Małe szanse. No tu jeszcze jako tako się wszystko trzyma. Zielone, nie ma tu żadnych objaw. No chociaż też tu parę sztuk jest. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie, słuchajcie. Także... Nic się chyba nie zrobi. Trzeba pryskać od samej wiosny do jesieni. Trzeba się wgłębić w temat, bo... No nic z tego nie będzie, kompletnie, no. Taka prawda, no co zrobimy? No nic, no trudno, wina nie będzie w tym roku. Będę trzeźwy chodził. Pałkę nam ryby wykopały, muszę ją wejść, uciąć i korzeń posadzić. A tak ogólnie, okej. Lilie są, zobaczcie jak się rozrosły. Trzcina słabo rośnie, no nic. Poczekamy do wiosny, choć ta trzcina tutaj co jest, już tu zaczęła odbijać, sporo jest jej. No tyle z oczka. Trawa nadal nieskoszona, tu bałagan. Oj, wieje. No co, przywieźliśmy tą cebulę. Wczoraj już nic nie robiłem. O, widzicie? No szkoda tego drzewa, kurde, ten wiatr. Liść już nie wróci. No bo jak? No, tą cebulę musimy przepakować, nie? Wczoraj nic już nie ruszałem, musiałem montować. Codziennie montuję dla Was, kochani. No, tak cebulka wygląda. Żeby się tu nie kisiła, zaraz ją wrzucimy na strych. Tam ktoś mi podpowiadał, żeby ją trzymać w jasnym miejscu. Nie w chłodnym, tylko takim o. Takim ło, no nie wiem jakim. Nie całkiem chłodnym, nie. No niestety u mnie jasnych tak miejsc nie ma. Wrzucimy ją. Porządek wiatr robi nam, no nic. Wrzucimy ją tutaj na strych.
zobaczymy, co tam jest na tym strychu. Będziemy musieli drabinę teraz wydostać i zobaczyć, jak ja tam mogę położyć tam. A jeszcze wspomnę, u sąsiadki kozy bardzo lubią te chwasty. Widziałem, mówię, chyba sobie kupię kozę jedną. Będzie tutaj chodziła i jadła dookoła. Tylko będę ją przestawiał. I będzie spokój. I zaoszczędzę na kosiarce. Jak mam kosiarkę kupić jakąś, nie? Ktoś się pytał, kiedy drabinę wyciągnę z tej dziury. No właśnie wyciągnąłem. Ale ta drabina to przecież ona jest za duża tutaj. Dlaczego ja ją wziąłem? No ładno. No dobra, chciał czy nie chciał, wyciągnąłem ją. Ta drabina jest za wysoka tu. Musimy wziąć tą drugą drabinę, co tu stoi. I tak tu jest. O. Zaraz. No dużo mniejsza, dużo cięższa. Stalowa. Także kupować tylko aluminiowe. Stalowa to jest kan dupy rozbić. Up! Nie dosyć, że rdzewieje jak u mnie na zewnątrz stoi. To jeszcze ciężka. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Jeszcze tu na strychu wszystko wam nie pokazałem, co jest. A, tak mamy. Taka podłoga. Ja tu się boję wchodzić. Nie będę wchodził tam. Tu trochę miejsca zrobimy. Coś położymy i ją wysypię tak tutaj, żeby tylko wchodzić. Wezmę te graty, tu wyrzucę, które są. No nie wszystkie, tylko te, co są z brzegu. Już. A tu coś pościelę i tak ją rozsypię, niech będzie tu z brzegu, żeby łatwo było ją wziąć stąd, nie? Dach nie cieknie. Chociaż tam jakiś prześwit jest. Kurde. Prześwit jest jakiś. Widzę. Tam muło gdzieś. Trzeba się tym zainteresować. Przypomnijcie mi kiedyś. Jakaś dziura, meteoryt może wpadł. Interesujące. Wierzcie mi. Kurde. Gdzie to mogło coś tam dziura zrobić? Nie widzę tu takich dziur. Z tej... A, jest dziura. Jest dziura tam. Widzicie? Jest. Jest dziursko. Trzeba będzie się tam zająć tym. Poczyścić i zakleić po prostu. Nie będę. Dopiero jak dach będę wymieniał. Nie będę tutaj robił jakichś manewrów większych. Zakleimy to, nie? Taśmą. Taśmą po prostu. Wyczyścimy dookoła, zakleimy taśmą. Będzie ok. No dobra. Wyrzucę. Co dostanę teraz, to tutaj, co mi się uda. Ale daj. Kołpaki. Co to za maszyna? Co to za samochód był? Co tu mamy? Puma. Nie. Bo to jest naklejka jakaś, czy co? Rita. Rita, a nie Puma. Up, chodź tu. Tu są te do suszenia zdjęć przybory. Nie będę tego ruszał. Boję się tu wejść, nie?
żebym nie wpadł po prostu gdzieś. Tu są świetlówki jeszcze, tam widzę łyżwy. Łyżwy, proszę was. Co to za łyżwy, jak tu dostać? Może zobaczymy, jakie to łyżwy. Kto tu na łyżwach jeździł na Krymie? Gdzie to lodowisko było? Co? O, jakieś wiekowe łyżwy. Szyte, porządne. Porządne łyżwy. Co z tego zrobić? Sanki na Krymie? Nie ma pomysłu. Kurde, bym zbił świetlówkę. No dobra. Tu jest od samochodu coś. Przez sąsiada chyba tu poprosić, żeby wszedł tu. On jest lekki to. A tutaj deska odpadła chyba. Tu gdzieś była ta deska. Tak mi się wydaje. Okej. Może i to wytrzyma. No ale nie mam potrzeby tam wchodzić. Słuchajcie, no taki stryszek nawet. Czołgać się można i coś przechowywać, ale co? Co byś tu nie wrzucił, to śmieci nawrzucasz tylko i... Taką cebulę właśnie można tutaj trzymać. Jeżeli się to sprawdzi, to na drugi rok można tej cebuli więcej uzbierać. A jak tylko uzbierać, żeby się zepsuła, to też nie warto. Zrobimy taki eksperyment teraz i będziemy wiedzieć. Tu nawet ścielić nic nie muszę, bo dziurę przykryłem teraz, wysypię tylko tak. Niech to wszystko oddycha i wszystko. Wszystko i wszystko. Idę weźmę. Powoli w wiaderkach sobie poprzynoszę, wysypię i już. Co tutaj robić? Nie ma co kombinować za bardzo, nie? Nie ma co kombinować. Nie, muszę ten gaźnik zamontować. Ten gaźnik, który zamówiłem, to idzie. Na razie pan od tłumika nie dzwoni w ogóle. Nie wiem. Te małe wybiorę cebule. Same małe, które są. Wezmę, wrzucę tam na letnią kuchnię. Będziemy jeść to teraz, na bieżąco. A część małej to jeszcze wrzucę ten. Gdzie wrzucę? Posadzimy w ziemi. Niech rośnie szczypior, na szczypior. Typowo na szczypior. Chyba jest tej małej, trochę nazbierałem. No. Cebulkę wysypiemy na letnią kuchnię. Okej. Proszę bardzo. Proszę bardzo. No i wszystko. Na kuchni już jest. Będziemy sobie brać teraz. Będę powoli sobie wiaderko przekładał i będę nosił. Nie będę dźwigał tego wszystkiego. No i tak musi być. Dobra, bo przecież przedźwigam się. O kuźwa! Ciekawe, ile to kilogramów jest. Gdzieś miałem wagę, ale ciekawe, czy mam wagę. A dobra, to tam bliżej. Niepełne wiaderko, ile to kilogramów jest. No zobaczymy w garażu, jak nie ma tej wagi, to miałem wagę na 156,5%. O, jest. Dobra. Tylko, że ja nie wiem, czy nawet ona... Czy ona działa jeszcze? Nigdy... No dobra, chyba działa. Nigdy... A, działa? Dobra, 0,0 jest. Nigdy jeszcze nic nie ważyło. Ale zważy pierwszy raz.
naszą cebulę. Niepełne wiaderko. Ile tu jest? O kurde! Jest tego trochę. Nie wiem, czy widać. 8,5 kg. Kurde, jak to wam pokazać? Tak, 8600. Uuu, panie. No dobra, będziemy się gdzieś tak w tej cebuli będziemy. Nie będę ważył każdego wiadra. Tylko na sztuki już polecimy tam. Będzie wiadomo, mniej więcej. Czy to się wyłącza tam? Wyłącza się. Osiem i pół kilo. Kurde, nawet nie wiedziałem. 5 kilo mówię, to jednak trochę jest. Wiadro też nie jest małe. Co prawda. Dobra, lecimy. O, to wiadro tutaj ledwo przechodzi. Później będziemy ganiać tą cebulę po strychu. O. I tak ją rozłożymy. Niech sobie tu leży. Trzeba będzie ją co jakiś czas jeszcze ruszać. Git. Hopa. Pięknie. Normalnie strych stworzony do cebuli. Dobra, czy to się zmieści? Wszystko? No dobra, zmieściło się. Elegancko. 66 i tutaj jest na pewno z 10 76 kg. Już wiadro do pełna nasypałem. Nie będę biegał. Fuh. A jeszcze tam przecież do domu wziąłem. To tam. Dobra. O kurde. Za nisko. Za nisko. No dobra. I togi. Zaraz wejdę i ją rozgarnę trochę. Mhm. Przyniesiemy to. No i co mogę powiedzieć? Słuchajcie, 76 kg i to na początku, co zaniosłem do domu, tam jest 4 kg. Na pewno jest, czyli załóżmy, że 80 kg tej cebuli przez półtorej godziny zebraliśmy, nie? Na ile to się przechowa, tego nie wiem. Będziemy wszystko wiedzieć za jakiś czas, nie? Pogoda jest sucha. No myślę, że do nowego roku powinno nam to wystarczyć. No zobaczymy. Nie chcę nic mówić, bo pierwszy raz coś takiego będzie. Wcześniej jak zbieraliśmy, to nie zbieraliśmy dużo, bo był problem. Ach, przechowywałem w garażu, nie myślałem o tym. A tam zaczęły po prostu iść. No, rosnąć zaczęła, nie? I tak to wyglądało. Czyli 80 kg. Ile to na złotówki, ktoś tam napisze. Nie wiem, ile cebula kosztuje w Polsce w tej chwili. Pewnie z 80 groszy, nie?
Gdzieś tak będzie, więcej chyba nie kosztuje. Tak mi się wydaje. Okej, okay. Co tu? Możemy coś podlać, co? W studni woda jest. To możemy puścić tu wody trochę. Aj, tu zakręć woda. Tam puścimy. No zobaczcie, no tu już Sahara się zrobiła. W tym miejscu. Tu już nie ma nic. Zaraz te piwonie trzeba podlać też. Kręcę, zakręcę. Dobra. Tu mam szczotkę. A ta szczotka co ona tu robi? Właściwie to nie wiem, przecież to nie jest jej miejsce. Na czym czy woda leci? No leci, co ma nie lecieć. Wejdźmy tu. Rozprawimy się trochę z tym. Okej. Lajkujemy, subskrybujemy. Nie inaczej. Kto nie zasubskrybuje, ten nie będzie wiedział, czy przetrwa to wszystko. Do maja. Zamykamy wrota, bo dziś nie sobota. Naszym sprytnym zamkiem. No dobra, drabina jak zawsze zostaje tam, gdzie ostatni raz coś robiliśmy. No ta róża kwitnie jak głupia, no. Serio wam mówię, zresztą widać, co tylko jedno przekwitnie, drugie daje. No w porównaniu do tych innych, tam też zaczęła kwitnąć, ale to miała przerwę długą. A ta róża jest niesamowita. Kurde, ile mam tego do obrywania. Krzak. No nie było przerwy, żeby ona nie kwitła. Jakieś tu mamy zwierzątko pasiate takie. Ciekawe, co to jest. O, no ta pnąca. No widać, że chyba pnąca, bo rośnie dużo szybciej niż tamta. Trzeba jakoś wymyśleć, żeby tu przyczepić ją. Tylko ja nie mam pojęcia, jak to zrobić. Jak to zrobić, żeby to w miarę miało ręce i nogi? Coś mi do głowy musi wpaść w niedługim terminie, bo... No bo przecież ona się złamie tu mi. I będzie po ptokach. Co tam robisz? Co tam robisz? O. Dobra, nie chce mi się, ale muszę. Nie chce się, ale muszę.
złapię kosę za ogon. Kurde, ale te rurki będę musiał zakładać znowu. I śruby tu zakręcać będę musiał. Jest to warte w ogóle? Żeby to robić? I kosić? Czy poczekać? Jedna rura tu, druga rura tu. I gitara. O, lekko wchodzą teraz. A, to się wkręca. Kurde, ale mieszasz to mi. To się normalnie kręci. To chyba tak było, nie? Sprężynka. Nie mam pojęcia. Jak ja mam gaźnik docisnąć, żeby on lewego powietrza nie łapał? Nie mam pojęcia. Przecież jak tu ścisnę tą śrubą, to przecież nie przełączę ssania później. Dobra. Kurde, ale zrobiłem. Słuchajcie. Nie, no rusza się wszystko. O, teraz ciężko. No dobra. Ostatni ruch. Pół ruchu. Jeszcze trochę. I to będzie koniec. Kurde, normalnie jak ta bajka. Teraz musimy zobaczyć, jak pompuje. Pompka. Pompka pompuje. Kurde, normalnie ciśnienie ma jak na gwarancji. Nie wiadomo, jak to odpalać. Nie wchodzi. Plastików nie skręciłem. Kurde, no. A jak to się stało? Ja pierdzielę, no. Tyle was patrzę, a nikt mi nie powie, że plastika tego nie przykręciłem. No teraz przykręciłem. Dobra. No dobra, może pokoszę. Jak nie pokoszę, to wam powiem. Zaczynam jazdę. Albo co? Jedziemy.
co ja wam mogę powiedzieć? No kuźwa mać, no. Kosiła. Kosiła, normalnie kosiła.